Siemano moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Jak widzicie, jest to kontynuacja pierwszej części budowania woliery dla wiewiórek. A dzisiaj będziemy kończyć budować wolierę i wpuszczać wiewiórki. Jak coś, link do mojego sklepu jest w opisie. Link do wsparcia kanału również w opisie. Teraz lecimy robić. Dobra, więc na początek pokazuję wam, co ja tutaj zrobiłem póki co. Nie nagrywałem tego wszystkiego, ponieważ moim zdaniem byłoby to nudne, ale pokażę wam co i jak krok po kroku. Trochę mi tutaj nierówno poszła, ale to przez to, że ja źle wymierzyłem wolierę. Teraz wchodzimy sobie do środka, moi drodzy. Jest tu syf, bo jeszcze nic nie sprzątałem, ała. Więc tak, tu jest beton, jak widać. Mam nadzieję, że widać. Wszystkie po prostu drewniane elementy są osiatkowane. Wszystko, co by mogły przegryźć, po prostu jest siatka. Więc ta woliera to jest jedna wielka siatka tak naprawdę. Teraz robię tutaj zastawki, też żeby się nie mogły przegryźć. Jak widać, wszędzie, tam gdzie są też luki, wszędzie jest siatka. Zdecydowanie największym moim problemem będą obecnie drzwiczka. Drzwiczka, nieważne. No ja głupi zawsze robiłem na odpierdziel. Teraz się nauczyłem, że już tak nie wolno. Znaczy, no dalej tak robię, ale nie wolno. Jak widzicie, ten pniok tutaj jest nierówny. Jak ja mam pod to zrobić drzwiczka? Będziemy musieli to wyrównać łatkami i dopiero do tych łatek dorobić drzwiczka. One też muszą być mega, ultra, super zrobione, bo wiewiórki to są w takiej prance, że one przejdą przez wszystko. Woliera jest naprawdę ogromna moim zdaniem, bo ona ma chyba 3 metry na 2, nie no, półtorej, gdzieś 1,80 m, dobra, tak powiedzmy. It was at this moment that he knew. He fucked up. Jezus Maria! Ojciec poleciał! Teraz ją tylko też powpychać tymi ostrymi koniuszkami tu do góry. O, czekajcie, ja wam to pokażę. Widzicie tutaj, cyk i cyk, zaszło za to. Ja tylko muszę teraz tutaj przybić. Tutaj tak samo, tutaj tak samo, a nadmiar po prostu sobie odcinam, no i pójdzie też tutaj. Jak widać, nasze drzwiczka są takie w stanie tragicznym, ale zobaczymy, jak mi to wyjdzie. No nie miałem innego sposobu na nie, bo tak jak wam mówiłem, to miałem nierówne i musiałem sobie jakoś z tym poradzić, więc wygląda to tak. No ale odmierzamy i zobaczymy, jakie drzwiczka z tego wyjdą. Tak, to nie wiem, tam. 49. Oczywiście, że nie zrobiłem równo. O! Stój na dupie. Stan rzeczy na chwilę obecną to jest to i krzywe drzwiczka. I na chwilę obecną kończę, ale wy to będziecie zaraz widzieć jako na drugi dzień, bo będę jutro robił resztę. Dzień dobry, witam was w kolejnym dniu, dla mnie trzecim, dla was drugim, zmagania się z wolierą. Dzisiaj sobie ogarniemy w sumie podmurówkę ostatnią, drzwiczka założyłem, nawet nie chcecie wiedzieć, jak bardzo się przy nich denerwowałem wczoraj. I w sumie chyba to tyle. Początek powinien zająć się trochę wyrzuceniem tego wszystkiego. A kurde bele, stąd. Ponieważ podmurówkę musimy zrobić w tym miejscu. O tutaj. Jak możecie zauważyć, tutaj sobie zabetonowałem tą całość. Dosłownie tak na grubo, ponieważ lepiej tak niż mniej. Tutaj sobie teraz siatkuję
drzwiczka, dosłownie wszystko, jak mówiłem, wszystko musi być siatką. Tu jest wolna przestrzeń, ponieważ no tu będą drzwiczka, więc tam nie będą gryzły. Teraz jeszcze ta strona, tutaj górę mam zrobioną, osiatkowaną już i będziemy się zaraz zabierać za środek. To co najważniejsze zostało sprzątnięte, zgrabiam tutaj trochę tą trawę, pokrzywy, no bo one tutaj nie będą potrzebne. To będzie jeszcze wszystko wysypywane korą, żeby było estetyczniej po prostu. Jakieś takie pierdółki, które jeszcze potrzebuję, sobie odstawiłem po prostu na bok, całe sobie wywaliłem tam i teraz musimy coś pomyśleć, jakaś inwencja twórcza, obcięcie tutaj tak jeszcze, inwencja twórcza, jakieś półki, liny, no kurde, nie mam pomysłu w ogóle na tą wolierę póki co. Okej, okay. Gałęzie wstawione, na razie wygląda to tak. Nawet nie chcecie wiedzieć, jak długo musiałem się z tym męczyć. Podopinałem tu jakieś takie różne skrawki, co miałem. Tutaj planuję im zrobić miejsce na żarcie i napoidło. Na miskę z wodą po prostu i na miskę z karmą. Tutaj im porobiłem takie ścieżki, żeby tutaj sobie mogły dojść do domku jednego. Tam będzie domek drugi. Ała, zahaczyłem się. Tu planuję puścić liny odtąd dotąd. Tu gdzieś liny, żeby to jakoś tak szło. Ale to dopiero jutro muszę kupić linę. Wy to będziecie widzieć za chwilę, a ja dopiero jutro pojadę po rzeczy, jakieś takie pierdołki ostatnie, które mogę tu wsadzić i będziemy to po prostu wykańczać. Witam was w kolejnym dniu, mam nadzieję już, że ostatnim budowy woliery dla wiewiórek razem z ich wpuszczaniem. Zrobiłem tutaj taką podpórkę na miski, na żarcie. Tu będzie jedna budka, tu będzie hamak taki pseudo. Mam tu kilka rekwizytów, czyli sznurki jutowe, jakieś kółka i sobie to jakoś damy ładnie. Myślę, gdzie rozwiesić ten sznurek, tak żeby było w miarę wygodnie, żeby miało jak potem chodzić. Zaraz coś wykminię. Myślę, że moja wizja artystyczna wyszła w miarę dobrze. Zrobiłem im takie, po prostu takie przepinane wszędzie. I mam nadzieję, że się im to spodoba, jak nie, to będzie po prostu ładne wykończenie wnętrza. Przyniosłem z domu, z klatki, te pierdoły takie, które miałem. One to bardzo lubią, więc ja chciałbym to zawiesić. Gdzieś, o, może tam, żeby miały ciepło, albo tu, nie no, tutaj nie będę miał jak wejść, czyli będziemy musieli to gdzieś fajnie zamontować, to sobie odszpaksuję, odkręcę i zrobię im z tego półeczki po prostu gdzieś tutaj. Tu mam drabinkę też sobie gdzieś jakoś tutaj fajnie zamontujemy, o cholera. Chyba za grube to jest. No ale chociażby. Trzymaj się, małpo. Chociażby. Tak, dokładnie. No jakoś się to tutaj wepnie i też będą miały drabinkę. Co ja tu jeszcze przyniosłem? Miskę tu mam na wodę. Tylko że to miałem wodę do cementu, więc wylewamy. I co ja tu jeszcze mam? To wziąłem. O, mam linę jeszcze. Wziąłem jeszcze jedną linę. Faktycznie. Tylko nie wiem też, gdzie ją dać. Ale zaraz coś wymyślimy. Tak więc finalnie już wam chyba pokazuję. Dobra, nie finalnie, bo tu jeszcze pójdzie kora. Tu pójdzie kora i będą na pewno jeszcze jakieś domki jutro doniosę. A dlaczego jutro? Ponieważ nie chcę ich wpuszczać na wieczór, bo chcę sobie je jutro wpuścić i poobserwować, jak się tutaj zachowują, czy na pewno wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Witam w kolejnym i ostatnim dniu w końcu tej woliery. Jak widzicie, wszystko jest posprzątane, wyłożone korą sosnową. Pięknie, ładnie. Chyba czas, że możemy iść po wiewiórki. Możesz w komentarzu podrzucić imię dla samca i samiczki. Będziemy wybierać. Wpuszczamy, co nie? Wszystko mam pozamykane. Tak, dobra. Możemy im dać wolność. Znaczy, taką nie do końca wolność, ale na pewno bliżej niż dalej. Cześć, miśko. Nie bój się, słoneczko, idź. Ten już miarę ogarnął. Już bierze, skacze wszędzie. Teraz jeszcze ty, mróweczko.
No i nie bój się. Tak więc możecie zauważyć, jak ogromną mają wolierę, jak na to, że są takie malutkie. Wydaje mi się, że jest to raczej duży plus. Wydaje mi się, że efekt jest dość dobry. Finalnie mi się prawie wszystko podoba. Ja jestem cały mokry, bo jeszcze pada dzisiaj dodatkowo deszcz, ale w końcu się udało wszystko zrobić. Mam nadzieję, że filmik się wam spodobał i zostawicie łapkę w górę. Wiewiórki oczywiście się będą jeszcze pojawiać tutaj, czy to na Instagramie, czy na TikToku. A teraz trzymajcie się ciepło, pa pa i do usłyszenia za tydzień.